Witajcie moi drodzy, z tej strony Szpaku Szpakowski, witam was w Grecji na mocie Kaisera, która już prawie kończy sprawę tak zwanej wyniszczenia Francuzów, zrobienia, skończenia ostatecznej kwestii francuskiej i zrobienia tej wojny po prostu coś bardzo łatwego. A jak oczywiście wiadomo, jeżeli ta wojna się już wkrótce skończy, to ta wojna będzie naprawdę bardzo, ale to bardzo łatwa. Gdyż pozostanie tak naprawdę Onion of Britain, czyli po prostu cebula brytańska, Onion of Britain. Jakoś to przebić, tutaj damy radę, tylko my damy tutaj radę nie względem morskim. Chociaż po morsku, gdybyśmy się tutaj pobili, tak wiecie, statkami, tym w ogóle, to byłby kozak, ale nie wiadomo, czy my to damy radę. Boję się jednego, że my sobie tutaj oczywiście pobijemy tych Francuzów, zdobędziemy, wygnamy i tak dalej, że Francuzi będą upadali, będą się bali nas. Atakuj tu, nie mają zaopatrzenia żadnego. Ty atakujesz tu, a oni podejdą sobie, będą chronili nasze kochane dywizje. Przy okazji musimy wyniszczyć te czołgi ciężkie. Tak możemy łatwością wyniszczać te czołgi ciężkie, a tak możemy je wyniszczać. I tu, i pyk, no i wyniszczona kolejna dywizja. Wy sobie zajmijcie ten rejon tu. I tak podejdziecie. Tylko jak możemy się pozbyć... Jak moglibyśmy pozbyć naszego przeciwnika? Wy się szkolicie, już na nikogo się nie szkoli. W sumie nie miałbym za co szkolić nasze dywizje, bo sprzętu też jest. Sprzętem też jest bardzo ciężko. Nasz kraj jest biedny. To jest... Jak później... Właśnie, jak mają później nie być w kryzysie, skoro wojny trwają tak długo? Ale to jest Grecja. Ta Grecja jest wspaniała i... O, Deutsche Mittelafrika upadło. Znaczy, jakiś kuriant. Kim ty jesteś? Gdzie jest Erwin Rommel? Więc dlaczego to jedno państwo wyzwoliło się i robi National Air Force? Tak, wypowiadało wam wojnę wielkie państwo w Afryce, które kontroluje w ogóle wszystko w Afryce. National Air Force! Nie, 5 dywizji, tutaj by dało radę. Ej! Podejdźcie proszę i rozbijcie te wojska, bo oni chcą nam uciekać tutaj, a my się na to nie zgadzamy. Musimy zrobić tutaj taką kwestię takiej czystej, tutaj pięknej granicy. O, właśnie nam podeszli. No próbują uciec, próbują wrócić do kraju, ale my im na to nie pozwolimy. Nie pozwolimy im? No wiadomo, że nie. I oczywiście mówię wam, że ten odcinek nagrywam jeden po drugim, gdyż będę może nie miał okazji nagrywania, więc wolę teraz już to nagrać, żeby mieć po prostu z głowy. Kilka, bo tam dywizji brakuje. To właśnie już zaczyna się problem z brakiem dywizji. Podejdź to szybko, szybko. Jest zajęta ciężarówka. Uff. Uff i puf. To jest bunkier 2 niestety. Ty możesz podejść, ty zostań, a ty podejdź. Czy wystarczy nam sił, żeby podejść pod Lille? Bo upadek Lille oznacza po prostu upadek Francji. To już jest na 100% pewne. To jest po prostu hashtag potwierdzone. Moglibyśmy oczywiście zdobyć jakieś Reims i tym podobne, ale to zanim zajdziemy po te wszystkie mniejsze miasta francuskie. Znaczy może akurat rzeczywistości są większe, ale tutaj w tym przypadku są po prostu mniej warte. Zatakujcie tutaj. Próbujcie im pomóc. Zwłaszcza, że tutaj możemy ich rozkokosić. Ej, rozkokoście ich. I jeszcze raz, jeszcze jeden atak, jeden wspólny atak. Ty atakujesz tu, a ty atakujesz tu. Dobrze, kolejne dywizje pójdą w piach. Zważ, że tutaj potrzebne są 3 dywizje. Tutaj w sumie nic nie potrzebujemy. Tę resztę dywizji będziemy mogli tak naprawdę wykorzystać gdzie indziej, w zupełnie innych to rejonach. Tak, wyniszcie, wyniszcie, wyniszcie. Skończcie z tą kwestią. Skończcie z tą kwestią wderujących Francuzów. I te 5 dywizji będzie mogło spokojnie sobie siedzieć i na przykład dołączyć do was na przykład. O, tutaj powinniście wspierać nasze wojska, które będą walczyły o Lille. Kurde, naprawdę brakuje nam tutaj... Wszystkiego nam tutaj brakuje. Mamy za mało tych dywizji. A nie chcę teraz tego rozdzielać, znaczy wiecie, to armia zielona, to taka armia taka, siaka, owaka. Bo wszyscy zostaniemy w dupę. Zostań tu, zostań tu, zostań tu, jesteś przełożony tej armii, zostań tu. Dopóki nie przyjdą posiłki pod Lille, to my dużo nie porobimy, taka prawda. Powinniśmy troszkę poczekać, powinniśmy troszkę przetrwać tą taką nawałnicę i przygotować sobie falę ataków. O, widzę, że tutaj też Sardynia wylądowała. Sardynia taki cichy bohater. Tutaj jedna dywizja może oczywiście stać, nie, nie może jedna dywizja stać. Kurde. Muszą dwie dywizje stać. Ty możesz zająć ich walką na przykład. A tutaj skoro mamy... No, zróbcie to.
Podejdziesz sobie tu, zaatakujesz tych patafianów, ty zaatakujesz tych patafianów, a ty tutaj. To są łąki, my mamy lepsze szablony, mamy o wiele wszystko lepsze, my jesteśmy w ogóle lepsi. Ale powinniśmy się skupić na ataku, wiecie co? Ukrócić swój front. Ukrócić swój front na przykład, żeby on był zbierany tu. I wspomożemy z dwóch stron tutaj. Ila, już podejdź tutaj jakieś posiłki, podejdź sobie tu. I przeszkujecie się do jednego większego frontu. Okej, spoko, spoko. Tutaj nas nie przebijecie. Nie ma tutaj nie ma pana we wsi, że nas tutaj przebijecie. I już, rzucacie się. Tylko tu jest taki poziom 6. Ten szturm powinien trwać wiecznie. Tutaj powinniśmy zebrać naprawdę ogromną ilość armii. Wiecie co? Zróbmy sobie oddział, który będzie specjalizował się tylko w ataku na Lil. O Jezus, przybyły jakieś wojska śmieszne. No, wykuście ich, wykuście ich. I tu macie tutaj stać tą dłuższą linią i po prostu ich tu zająć. Tak. I dwie dywizje mają stać oczywiście w tym jednym śmiesznym rejonie. Tak, tak. I stójcie tu. I macie tutaj pilnować. To jest taka brama, to jest straż graniczna. Wy nigdzie nie idziecie, my robimy swoje, a wy swoje. Ile zrobiliśmy? 25% nadal. Serio? Czy w ogóle... King... To państwo Sardynia stało się ważnym państwem, w sumie my też jesteśmy ważnym państwem. To jest akurat plus, że my też jesteśmy uważani za powszechnie takich mocnych, groźnych i tak dalej. Kurde mać. Tutaj też nie przebijemy się. W wielu rejonach po prostu brakuje nam już armii. Podejdź sobie tu. Widzę, że tak nie potrzebujecie się rozkładać. Tutaj też jesteście. Wiecie co, tutaj nawet żeby zmniejszyć ten front, podejdźcie sobie tu. Właśnie tutaj nam uciekają. Was możemy przyłożyć bardziej pod front tutaj. Ja wiem, że ten generał już ma ponad nadmiar, a tu nie ma, ale mi zależy na tym, aby Armia Zielona stała w tym jednym, jedynym, małym, cholernym miejscu. Atakujcie teraz, musicie dać radę, naprawdę. Musimy ściągać wojska zewsząd, aby atakowały. Może nie stąd, bo wy musicie cały czas jakoś wspierać. Oni tutaj... Aj, tyle ściągają cioły, ja pierdzielę! Jak mam... Musimy... Jednak my nie pójdziemy... Nie wygramy to zdobyciem Lil. Dobra, atakuj tu. My tego nie wygramy zdobyciem Lil. To jest fakt. I taki, takie są fakty. Po prostu takie są fakty. Nie zdobędziemy tego przez zdobycie Lil. Bo Lil szóstym poziomem, szóstym. Gdy miał tutaj chociaż te samoloty cholerne, ale nie oczywiście, bo mi nie mam jak możliwości ich używać tych lotnisk. Mam nadzieję, że w końcu paradoks, znaczy dodam tą opcję, że można używać lotnisk innych, naszych sojuszników. Ale zanim do tego to dojdzie, to już wiecie, mi to minie mnóstwo czasu. Do nowego DLC-ka, a tu nie mam nowego DLC-ka, to muszę działać na tym, co mi gra oferuje i na tym, co... No... O Jezus, no właśnie odbić sobie tą prowincję. Nie atakujcie już, bo tu nie ma żadnego sensu. Teraz nas zaatakowali. Gdyby tutaj zostały takie dwie dywizje. Dwie dywizje nas atakują. Wiedzą, że nie mają żadnego żadnego szansy. Wykuszmy ich jakoś. Wykuszmy. Zabijmy ich, spalmy ich. Może zróbcie im takie cudo. Nasze takie cudo tutaj. Wykurzycie teraz te wojska, tak? Spalmy ich. Dobrze. Trudno mi teraz, jak wiecie, muszę się skupić na tym, co moglibyśmy tutaj rozstrzygnąć, żeby... Ile tu jest dywizji? 4 dywizje, oj. A gdybyśmy teraz atakowali, a i zostawili tą jedną dywizję, to też mógłbyś zaatakować. Ja wiem, że palimy tę organizację bardziej niż, nie wiem, gumę na przykład w samochodach. Ale interorganizacja spada i ona będzie ta spadać, ta organizacja. Oni tracą zapasy i tak dalej. Rzucacie się cały ten czas. Dacie tu radę w końcu, to Lil upadnie. Jeżeli będziemy tutaj ściągać więcej tych wojsk, to no upadnie. Tylko kwestia czasu, aż jakieś kolejne wojska zaczną stąd wychodzić. Kto postawił tutaj uzbrojone miasto? Miasto 6 poziomu bunkrów. Dobra, już jest zielony, już jest zielony. Jedna dywizja uciekła. Bo tu nie ma szans, byśmy się przewili. Ej, możemy dać radę. Możemy dać faktycznie radę. Atakując te bunkry powinien być jakimś, nie wiem, atakiem...
To nie, powiedzmy tutaj Fortress Bizner. Buzner. Chociaż na inżyniera trochę już niewiele brakuje. Atakuj, wszyscy atakujemy, wszyscy atakujemy. Oni za chwilę się będą wycofywać. No już, dobrze, dobrze, dobrze. Kolejna dywizja. To już jest takie, wiecie, to już jest... No już! Kurde, no upadnijcie, rzesz! Zostań tu. Ty też możesz atakować. Wszyscy atakujcie, ja wiem. Straty teraz pewnie odnosimy milionowe. O Jezu, na dwa lata nie patrzeć, ile Greków musi umierać na froncie z powodu tego jednego tych fortów szóstego poziomu. No ale taka jest wojna, wojna nigdy nie wybacza. Jest! To brzmi jak jakiś żart. To brzmi jak bardzo nieśmieszny żart. Zważywszy, że oni mają wszędzie te cholerne forty. Dobra, atakujcie ich tu. Zdobywacie teraz to. No ja pierdzielę! To miał być koniec! To miał być koniec tej strasznej wojny, która pożera miliony istnień. Nie! Mamy jeszcze Le Havre! I będziemy się trzymać! Będziemy walczyć do ostatniego Francuza, do ostatniej bagietki niezjedzonej. Do ostatniego niewypitego kieliszka wina i do ostatniego cuchnącego sera. No przynajmniej tutaj widzę, że walczą z Sardynią, chociaż ta Sardynia coś tutaj robi. Dobrze, dobrze, że ona obstawia też takie fronty. W sumie macie jak teraz Włochy, no to powinniście wystawić, no macie od 5 do 10 dywizji. No nie, no nic nie mogą zrobić dalej. Będą walczyć do ostatniego sera. Ja pierdzielę. Tiltuje się sam sobie, dum dum dum. I ta muzyka za każdym razem, kiedy dzieje się coś złego, za każdym razem leci dum 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 dum. Tyle młodych Greków umarło o to Lil, żeby tylko po to dowiedzieć się, że jeszcze będą walczyć o Le Havre. No, ludzie. Trochę godności. Proszę, zdobądźcie to Le Havre i kończmy to. Kończmy tę fatalną wojnę z komunistami we Francji. Zablokujemy ich tutaj. Oczywiście, jeżeli nam się uda ograć ich w tym rejonie. A uda nam się ograć ich w tym rejonie. Dobra, to podejdzie kilka dywizji. Tak. To podejdzie kilka dywizji, to ich wykończymy. I naprawdę nie jedziesz na tych? No, atakujesz właśnie. Le Havre zdobądź, proszę już. To dalej brzmi jak jakiś bardzo paskudny żart, że to jest. Tak! Nie! Dlaczego Niemcy dostali, a nie my? Tak, to znaczy. Nie! Dlaczego my nie dostaliśmy tutaj nic? Dlaczego my tu nic nie dostaliśmy? Czego to wszystko, co mi mogli dostać, to dostali inni? Ja też chciałbym coś tu dostać. Jakiś kawałek tortu dla nas. Dobra, zdobędźcie ten Szeburg. Może ten Szeburg jak zdobędziemy. Dobra, nieważne, zdobyliśmy. Okej, super. Ja myślmy optymistycznie. Zdobyliśmy, wygraliśmy, ograliśmy. Teraz pewnie ten rejon dostaną Niemcy i my będziemy mieli figę z makiem. Czy nie mówcie, że oni będą ważnym członkiem, proszę. Nie mówcie, że oni są ważnym członkiem. Oni nie są ważnym członkiem. Oni nie są ważnym członkiem. Oni nie są. A chodzi o Argentynę, bo dołącza teraz do wojny. Ja to wyzwolę, ja to później oddam, spoko. Nie martwcie się, ja to później oddam. Ja chcę tylko po prostu jeden rejon tej północnej Francji, abyśmy mieli samoloty. Nawet dwa rejony. Ja rzecz wojny, ja sobie rekwiruję te rejony. Bo ja tutaj potrzebuję mieć samoloty. Dlaczego Francja się podda? Czyżby tak działało po prostu manikacji tych Weltkriegów? Nie wiem, możemy sobie dla samych surowców na przykład. No właśnie, to, że tej Sardynia zdobywa, no to my nie dostajemy z tego. Dla samych surowców jakoś okupować południe. Tak, my to oddamy. My to. Mówię, ja to wojnie mogę oddać. Ja chcę na czas wojny mieć surowce. Jeszcze to. Roussignol. I to. Pireneje. Na co te Niemcy oszczędzają punkty? To ja w sumie nie wiem. Ukraina coś tam montuje.
Czy coś w Afryce możemy mi wziąć? Wsią mi ryba. W sumie to mnie jakoś tak nie interesuje. Możemy tutaj coś wziąć czy coś innego. Dobra, w sumie to tyle. Biorę te specjalne. Teraz w sumie szkoda, że wziąłem. Teraz musimy jakoś ominąć to lotnisko. O nie, już nie ominiemy. Chociaż gdybyście teraz zrobili tak, to taki manewr tutaj. Tutaj atakujecie. Tutaj już zrobili niektórzy oni te swoje rejony. A dlaczego my chronimy rejony, które nie należą do nas, hm? Ej, 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 to nie, nie, tak, nie, tak, nie, tak. Słuchajcie, teraz musimy zrobić bitwę o Anglię. Musimy zrobić bitwę o Anglię, zrobić bitwę o Anglię i zacząć produkować samoloty transportowe. Nawet kilka. Trochę gumy by nam się przydało, w sumie to nikt by nie zaszkodził, gdybyśmy ściągnęli więcej gumy od was, ale już nikogo nie będziemy się potrzebowali ściągać stali i aluminium, bo oczywiście to są produkty, których my sami posiadamy bardzo dużo i jesteśmy z tego powodu bardzo, bardzo szczęśliwi. Tak, i ja jestem bardzo szczęśliwy z tego posiadaczem gumy. Dobra, więcej tego w ogóle. Ile możecie produkować tych samolotów, tyle produkujcie. Teraz na pewno bombardować dniami i nocami, nigdy się nie poddadzą. Proszę bardzo, samoloty, czas rozpocząć bitwę o Anglię. Lećcie tu. Musimy tylko naprawić to lotnisko, to jest najważniejsze. Wszystkie lotniska, jakie znajdują się w naszym rejonie, powinny zostać naprawione. Samara, ja chciałbym, które lotnisko jest do tego rejonu? Czemu mi pokazujecie, że to lotnisko... O właśnie, coś takiego. Powinniśmy się teraz takimi rzeczami zająć. To są według mnie najważniejsze rzeczy aktualnie. Zajmiemy się, rozbudujemy, no i będzie kozak. Aj, no i za ta Hiszpanię podzielimy sobie na pół oczywiście, między nami i resztą oczywiście tutaj ludzików kolorowych. Ale wiecie co? Wiecie co? Nie, nie, to nie koniec odcinka, bo tak lubię powiedzieć, że wiecie co? Sądzę, że to będzie mój idealny moment, ale to jeszcze nie jest idealny moment. To jeszcze bardzo nie jest idealny moment, bo ten idealny moment nastąpi później. Co tu się broni? A, tutaj Włochy się bronią. Włochy, które jeszcze tam ostały się gdzieś. Ale oni stracili naprawdę teraz gros armii i my się możemy tutaj dropnąć. I my możemy coś z tym zrobić i zadziałać. Zdobyliśmy porty. Dołączajcie się do naszej jedynej floty. I wy tak samo. Czyli gdybyście naszedł teraz, załóżmy, ściągnęlibyśmy naszą flotę stąd. Bo wy jesteście którą flotą? A nie, to na Tifko, to jest pierwsza flota. To nie, ja chciałbym, żebyście do Tifko przypłynęli. Do Natifko, tak się nazywa nasza flota, Natifko, bardzo śmieszna nazwa swoją drogą. I żeby te ileś tam okrętów, które pływacie aktualnie tutaj, żeby przypłynął gdzie indziej. I my rozpoczniemy sobie naszą bitwę o Anglię tu. Zwiększcie może liczbę do 1000. I tu latajcie. Osiągnęliście przewagę, super. Czy mamy oddziały spadochroniarzy? Nie. Tak, chcę już teraz. Ja już chcę teraz badać oddziały spadochroniarzy. Bo wątpię, że my się morzem dostaniemy. Chociaż kto wie. Nigdy nic nie wiadomo w sumie. Może nam się uda dostać przez morze na przykład. Może nam się uda dostać przez morze. Dołączcie się. Niech nasz główny port będzie tu. I Search and Destroy. Może się uda dopłynąć. Może akurat Anglicy, jako tutaj Anglicy, nie będą potrafili ogarnąć sytuacji, że coś nam się w sumie dropnęło na plecach. Dobra, wszyscy chciałbym, żebyście podeszli pod ten front. I zrobili atak na Iberię tu. A wszystkie oddziały zielone, póki co możemy użyć, użyjmy tu. Tak, abyście wy również zaatakowali Iberię, połączyli się z całą resztą. Dokładnie jakoś tak. Teraz nam się tutaj zacznie. Te bazy na północy naprawdę nam dużo dadzą. O Jezu, ile my tych samolotów tracimy? Nie, 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 stójcie, 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 stóp, stop, stop, stop. Ile? Oni mają w sumie tutaj 16 dział pelotek, więc... Naszą jedyną aktualnie drogą może być droga morska. Bez kappy tak zwane. No już, opłyniecie tu. Nie mówcie, że tutaj nie przypłyniecie. Aha, bo wy musicie płynąć przez... O Jezus Maria. Bo cieśninę gibraltarską my nie kontrolujemy i oni będą... No nie. No po prostu kurde, no nie! Boże, czy ty to widzisz? Przejdziecie tu czy nie? Przejdziecie tu? Czemu nie atakujecie? Jesteście silniejsi od nich. No. Patrzcie panowie, ja was popycham po plecach, bo wy mówicie, nie, nie, w sumie szefie, ej, może mi nie dać rady, jesteśmy tak, wiecie, trochę tu są w górach schowani w ogóle, a potem nagle jak ich tak popchnę z karabinem do przodu, to nagle się ruszą. I nagle coś porobią. Dobra, atakuj tu, póki nie mają organizacji. A ty atakuj tu, póki też tej organizacji nie mają. Ej, patrzcie jak to świetnie idzie, oczywiście przemysł mamy całkowicie zabity z powodu...
straconych samolotów, straconych szans i tak dalej, no ale kilka. Wszystko ma latać tu. Wszystko ma latać tutaj. Pokażmy im po prostu naszą całkowitą dominację w tym obszarze. A jak te samoloty latają? Od teraz, od tego dnia. Ja pierdzielę, ale oni, ale ich niszczą. Ho, ho. Samoloty teraz, te samoloty to prawdziwy kozak. Zakujesz tu. Ty możesz pomóc z drugiej strony. I skociołkujemy naprawdę ogromną ilość to żołnierzy. No, jak nie zajmiemy się Iberią, nie będę mógł spokojnie kontrolować morza w tym rejonie. Gdzie płyną nasze okręty? Gdzie one są aktualnie? Gdzieś na pewno. Czy teraz byśmy mogli kontrolować ten obszar morza? I tak, i nie. Tylko jak my możemy się skupić na wybijaniu naszego przeciwnika? To jest dobre pytanie. Może byśmy potrzebowali nowych samolotów? Nie. Może byśmy potrzebowali lepszych artylerii? Prędzej. Ale jeszcze nie teraz. Nie jest to też tak bardzo ważne, ale możemy to zrobić. O, i tak w sumie nie mamy co badać na 500 badawczych. Wy tutaj sobie chodzicie, bijecie, oczywiście kolejni Grecy umierają, ale zrobiliśmy już 27% w tej wojnie. My po end turn dostawaliśmy po 300 punktów. 300 punktów dostawaliśmy. Oczywiście w wojnie z Hiszpanią będę na pewno chciał kontrolować, jakbyśmy się bawili troszkę jakąś Europkę, będę chciał kontrolować pewną część morza, żeby ta Hiszpania nie było już wakacji w Barcelonie, bliżej gwiazd i tak dalej, tylko będzie w greckim polis, w greckiej polis Grecji, bliżej miast i tak dalej. Gdzie wy jesteście? Wy idziecie tu, ja pierdzielę, panowie. No, no po prostu front z nimi to jest taki wymagany, że... Bo, moglibyście się skupić na atakowaniu tu i pomóc waszym kumplom, którzy zabijają się o to, żeby skończyć tę wojnę na wielu frontach. I nasz atak. Możecie się rzucać. Rzucajcie się. Wykończcie. Proszę ich wykończyć. To jest po prostu coś pięknego. Gdzie w ogóle są nasze statki? Pokażcie mi je. A tutaj płyną. Dobra. Onarmi, wy musicie wypłynąć do portu. Wypłyńcie najpierw do portu. Chowacie się w tym porcie, a później ustalimy, jakie będą wasze zadania. Tylko boję się, że nie będę miał w stanie kontrolować tego wszystkiego. Ile macie statków? 13. Wy macie ile statków? 0, 0, 16, 3. No, ról Brytania będzie ciężko. Aktualnie Brytania włada morzami. Brytania. Mamy 2000 samolotów na tym obszarem, ale my też troszkę ich wspomożemy. No, pokażcie mi, jak to wygląda współczynniki. Czemu my tracimy tak dużo? Bo agility is lower, speed is higher. Nasi Grecy nie potrafią latać. Wychodzę z takiego założenia. Stop. Grecy nie potrafią latać, na razie nie latają. Na razie skupmy się na paru innych ważnych rzeczach, jak jest po prostu atak w rejonie tej całej Hiszpanii, żeby ją całkowicie zdobyć. Posiadamy cały rejon iberyjski jest po prostu pod naszą powietrzną kontrolą. Posiadamy tutaj 2200 samolotów szturmowych, które po prostu miażdżą przeciwnika jak leci. Po prostu wiecie, no, widzę tutaj Hiszpana na ziemi i bombardują mu, a samoloty po prostu wspierają i niszczą. I to jest piękne, to jest coś cudownego. Wynieście tutaj Brytyjczyków na tym obszarze, to w sumie nie są prawdziwi Brytyjczycy, bo to są jakieś udawani. O, shit! No może być problem z Wielką Brytanią. Może być duży problem z Wielką Brytanią. Dobra, to jest nam wyprodukowane w odpowiednich ilościach. Możecie skupić się na produkowaniu większej ilości myśliwców. Albo byśmy skupili się na produkcji nowych myśliwców. Na tym. I byśmy sobie to zboostowali. Gdybyśmy sobie jako myśliwca zboostowali, ale to ładnie wygląda. Patrzcie, taki myśliwiec. Super to wygląda. Odale 3D są fajne. Jak się ludzie pamiętam kiedyś zastanawiali, ale po co paradoks dodaje modele 3D? No to właśnie po to, żeby sobie zobaczyć, jak to wygląda na przykład. Idź po Sewillę. Skończmy z sprawą sewillską i musimy się zastanowić dokładnie, jak byśmy mogli rozstrzygnąć. Powietrze w sumie to średnio. Wy znajdujecie się w Czesburgu i na razie tutaj spróbujcie naprawić, bo straciliśmy teraz dużo statków. Za dużo. No, w sumie to są stare statki, no nie ukrywajmy, to są bardzo stare statki, stare modele. Ale nie zmienia faktu, że moglibyśmy jakoś to inaczej załatwić. Teraz potrzebujemy skupić się na myśliwcach i ten myśliwiec, Fighter 3, będzie nazwany jakimś, nie wiem, imieniem bohatera, na przykład tutaj Napoleona Zewrasa, a może marszałka tutaj, Aleksandrowa Papagosa, będzie to model oczywiście Papagosa, który no, trochę jak Tamagotchi trochę to brzmi. Dobra, wy się poddaliście, kolejne państwo już upadło i my kontrolujemy teraz ścisinę Gibraltarską i możemy sobie puszczać i nie wypuszczać. Hehe, będziemy was nie wypuszczali do Morza Śródziemnego i nam się nigdy nie zdesantujecie. Ej, oni naprawdę nigdzie mogą się zasantować.
ten rejon jest wolny od desantów, bo nie mają jak zdobyć, znaczy nie mają jak w ogóle się desantować, skoro kontrolujemy dwie cieśniny. Znaczy nasz sojusznik, sojusznik, tak dużym cudzysłowie, kontroluje oczywiście ten rejon w pojutrzu. Dobra, czas na bitwę o Anglię. Wypowiadam wszystkim wojnę, tam wojnę o Anglię, bitwa o Anglię. Musimy być potęgą w pojutrzu. Musimy zniszczyć naszego przeciwnika. Oczywiście będzie ciężko z bombowcami, ale my musimy tylko osiągnąć przewagę. Tylko jakby to osiągnąć? Osiągniemy ją... Wiecie co? I ja teraz zrobię coś innego. Ja sobie teraz po prostu ugram to poza odcinkiem. Ja sobie teraz wrzucę. Ugram sobie poza... Znaczy, wrzucę. Ugram sobie to poza odcinkiem. Jak będziemy grali, ja sobie zrobię te lepsze modele i ja was przeszykuję już pod sam desant. Tak samo jak miałem to zrobić w sumie z Francją, ale okazało się, że Sardynia wylądowała. O, ja uważam, że teraz nie ma całkowicie sensu bawienia się i udawania, o, jak to super, będziemy patrzyli, jak buduje się mnóstwo samolotów i te mnóstwo samolotów w sumie nic nie robi, bo... Bo to są samoloty, które zostały po dupie mocno i ich pogrzało. Jak tam budujecie, rozbudowujecie się tutaj? Widzę, że to cywilek. Ale ja bym chciał, żebyście tyk. Żebyście się rozgrzali z tym. Mógłbym nawet już pomyśleć o anulowaniu pewnej części armii. I to ja mówię całkowicie bez kapy tak zwane. Bo my się desantując tutaj, będziemy mieli o wiele większą przewagę. Znaczy już osiągnęliśmy przewagę. Ważne, że później wysyłamy tym wszystkim kasy i te kasy już same robią robotę. A anulując te wojska, tutaj zmniejszamy prawo poboru. I my tak zrobimy. Dobra. Pyk. Widzicie teraz historyczną chwilę. Odzyskujemy powera. Wchodzimy na 5% populacji. Może nie wiem jak to będzie wyglądało, ale będziemy lecieli tylko na jedną armię. Lecimy teraz tylko pod jedną armię i te 5% populacji całkowicie, te wszyscy ludzie pójdą pod budowę fabryk. Znaczy pod budowę fabryk i pod budowę fabryk i ogólnie pod całą budowę. Teraz nasz przemysł musi żyć. My tu już, to jest wojna już na ludzi. To jest wojna na przemysł. I tą wojnę na przemysł my musimy wygrać. Conversion bonus i tak dalej. Samolot się tam zrobi. Ja mówię, ja to zrobię teraz poza odcinkiem, sobie po nucę, posunę sobie zorby na przykład. I przyszykuję was pod po prostu wielką inwazję, którą będziemy szykowali na naszego przeciwnika. Tak samo jak mamy możliwość rekrutowania Marines. I tak, mamy rekrutowanie Marines. Kurde, w sumie mogę najpierw wyrekrutować Marinesów, a potem dopiero. Dobra, nieważne. Pyk, pyk. Na świat moglibyśmy zrobić inżynierów. Field Hospitals. Może nasza Recon Company. Support Artillery. Zrobimy to tak. Ile możemy Marinesów zrobić? Dwie dywizje. Dobra. Dwie dywizje Marinesów na pewno przysłużą się i zaatakują naszego przeciwnika. No to jest. Kim wy jesteście? Dobra, mamy 37 dywizji, to jest wystarczająco moim zdaniem. W samolocie, pokaż się. 1200, tutaj leciało kolejne 2200, 1400. No zdobyliśmy naprawdę niesamowitą liczbę powietrza. A ty za 500 punktów, my sobie ten model trzeci tak rozbudujemy, że przeciwnik po prostu będzie mówił, dobra, żartowaliśmy. Nie, my nie żartowaliśmy. My jesteśmy błogosławieni i miłosierni, ale was po prostu zniszczymy, rozwalimy na gorąco. Ale wiecie co, moi drodzy, ja sądzę, że będzie idealny moment na zakończenie tego odcinka. Następny odcinek już zobaczycie pełni krasie i desantów. Trzymajcie się ciepło, cześć!